Specjalnie z tej okazji Sara z Rolnik Szuka Żony przyjechała do swojego rodzinnego domu. Z czego się tak cieszy? Sara z Rolnik Szuka Żony coraz śmielej udziela się w mediach. Przy swoich odbiorcach czuje się naprawdę komfortowo, dlatego postanowiła dzielić się z nimi swoimi planami. Właśnie czekają ją małe zmiany. Jak zapowiedziała, czekała na tę chwilę już naprawdę długo. Co miała na myśli? Sara z Rolnik Szuka Żony dzieli się swoją codziennością. Sara z Rolnik Szuka Żony zgromadziła na swoim Instagramie już pokaźną sumę obserwujących. Fani Rolnik Szuka Żony bardzo polubili ją w programie i chcieliby, by udało jej się znaleźć miłość po nieudanej relacji z Arturem. Chociaż nie udało się zakochać, to okazało się, że Sara odnalazła swoje szczęście w Rolniku i miała na myśli przyjaciółkę, którą stała się dla niej Blanka. Teraz, po kilku tygodniach od emisji finału programu, który zdecydowanie był dla Sary trudny, postanowiła się przełamać i zacząć udzielać się w mediach społecznościowych, gdzie czekali na nią fani. Sara z Rolnik Szuka Żony z uśmiechem przyznała, że właśnie nadszedł dzień, na który czekała od dawna. Sara z Rolnik Szuka Żony postanowiła dzielić się z fanami swoimi małymi radościami dnia codziennego. Tak więc obwieściła, że cieszy się, że idzie dzisiaj zrobić sobie małą przyjemność, jaką są nowe paznokcie. Sara z Rolnik Szuka Żony postanowiła dzielić się z fanami swoimi małymi radościami dnia codziennego. Tak więc obwieściła, że cieszy się, że idzie dzisiaj zrobić sobie małą przyjemność, jaką są nowe paznokcie. Sara z Rolnik Szuka Żony chce, by internauci byli obecni w jej życiu, dlatego coraz częściej decyduje się na Q&A, w których opowiada o swojej codzienności, a także podobnie jak znani influencerzy zadaje odbiorcom pytania, by pomogli jej w podejmowaniu małych decyzji. Fajnie, że jest taka aktywna,